A więc ruszajmy dalej, drodzy Państwo. Dodajemy trochę mocy. Jest 19%. No i wagoniki ruszają. Tak jak mówiłem, są to próżny skład. 40 bodajże 6 wagonów. Jeszcze sprawdzimy sobie. No nie sprawdzimy, bo zamknąłem. O to nie sprawdzimy. Ile wagonów? Chyba 36. Nie chce mi się liczyć. Można trochę mu dołożyć do pieca. Się szybciej rozpędza. Inną muzyczkę by można było włączyć, bo to nie wiem, co to jest. Ona się w ogóle wyłączyła, super. I wyjeżdżamy pomału. Zagra pan maszynę i będzie oglądać transmisję. No jak mi miło. No, maszyna bardzo ciekawym symulatorem jest. Nie powiem. O ile nie ma błędów. Już dzisiaj testy prowadziłem, to jeden był. I ta droga, bo przed tą transmisją mówię, nie, no trzeba pobrać scenerię na nowo, żeby nie było takich rzeczy, a pobrałem na nowo, a dalej nie ma tej historii. Maszyna na Steamie, nie? Aż niemożliwe się to wydaje być. To może będzie warsztat maszyny i będzie można sobie dodatki pobierać z warsztatu. Fajnie by było. Bo to będą zaraz rozjazdy. Trzeba będzie zwolnić. Należy pamiętać, że jest to pociąg jednak towarowy, więc no trochę dłużej to zajmie. Hamowanie.
co to za lampy takie żółte. Coś jest mówione o omlocie, czy nie? No bo już zapomniałem, że to zamknę. A nic nie było. Nie, nic nie ma. Ja proszę bez awaryjnych hamowań, nie? Dobra, nie przyspieszam, bo... Szkoda, a co on szkoda robił? On nie pracuje w sklepie czasem? Bo u mnie chyba tak. U mnie w mieście chyba już zaczął pracę też. Z tego, co się dowiedziałem. Ale nie byłem zobaczyć. Szkoła kupnia. To niezła szkoła. A nie PKP? No chyba PKP nie kupiło go. Chociaż nic nigdy nie wiadomo. Może i w PKP też będzie pracował. Będzie te przekąski roznosił, chociaż i z tymi wózkami się nie będą musieli pchać. Warsie, tyś się zatrudnił? Ojej. A, widzę, że... Nie, to jest ta. To jest ta droga, z której wyjeżdżaliśmy, czy już ominęliśmy? Nie, no chyba już minęliśmy tę drogę. To co, wszystkie drogi teraz będą takie te? Nie, dobrze. Nie, dobra, trzeba jakieś to przeboleć. Coś się stało z teksturami dróg. Może się maszyna źle zainstalowała, no dobra. Przeinstaluję jeszcze raz maszynę albo sprawdzę na inny scenariusz, bo to w sumie moje pierwsze odpalenie maszyny od czasu aktualizacji tej listopadowej, więc no. Może i to jest winne. Aż razi w oczy ten fioletowy, nie? Mogli chociaż jakiś inny kolor dać, a nie taki paskudny fiolet. Takie plotki krążą o nim. No panie, ale hamuj. Dobra. Dobrze, już teraz będę wiedział, ten pociąg nie hamuje. Ten pociąg po prostu nie hamuje. Przyciemniamy reflektory. Dajemy sygnał UPC1. Przyciemniamy, bo ten wjeżdża. Nie, nie, nie tak łatwo. Nie tak prędko.
Proszę jeszcze nie dzwonić, jeszcze stoimy przed. Jeszcze jaki kawał. Dobra, ten wjedzie i myślę, że my dostaniemy wyjazd, tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. 17 powinniśmy stanąć wjeżdżać, jest 27 prawie. No i na te odbicia są, to jakby tu deszczu napadało, jakby się światło odbijało. Witam serdecznie, panie inżynierze. Dziękuję bardzo za babeczkę. Mamy wyjazd. Fajnie. To jedziemy. Skoro jest wyjazd, to jedziemy. Można wyłączyć przyciemnienie reflektorów. Nie ruszamy. Próżnym składem Wilnaring. Elektrowni. I pełna moc. Nie ma co się obijać. A ten oczywiście jeszcze telefon trzeba wyciszyć. A to moja zmora zawsze go nie wyciszę i zaczynam transmisję, bo po co? A po tym milion powiadomień musi przychodzić. I tutaj zawsze jest. W ogóle na kanale niedługo pojawi się odcinek specjalny, tysięczny odcinek. Jeśli chodzi o filmy publiczne, będzie jak tysięczny odcinek na kanale. Film specjalny. No już do 1000 filmów doszliśmy. Aż sam nie mogę w to uwierzyć. Jak ten czas szybko leci. Koniec sieci trakcyjnej. Wygodne ostatnie wyjeżdżają z torów postojowych i wyjeżdżają za rozjazdy. Jest jakaś nastawnia. A my nadajemy mocy. W takim razie wszystkie wagony wyjechały. Witam serdecznie, panie Mati. Aha, różowy dobrań w tekstury, no to jak to wiemy. Aha, jest poprawka do pobrania w wątku maszyna 2211 problemy. Dobrze, panie Mati, już teraz będę wiedział. A myślałem, że to jest błąd całkowy i przeinstalowałem całe całkowo i no...
wchodzę i znowu, że jest ten sam błąd, więc w małej ilości czasu, jako że i tak już transmisja była opóźniona, musiałem zacząć w takiej sytuacji, jaka była. Ja to już myślałem, że tylko na tej scenarii takie problemy będą, ale skoro jest to oficjalny błąd, wezmę i pobiorę popraweczkę już na następną transmisję, na pewno będzie w porządku. No i jedziemy, wyciągamy podwórkę. 60,6 stopnia, 36 wagonów, pusty węglarek. Aha, czyli po prostu błąd ogólnie w paczce. Dobrze, już teraz będę wszystko wiedział. Dziękuję jeszcze raz bardzo za rozwiązanie problemu w takim razie. Dobra, bo ponoć teraz będzie nas tuj semafor, więc hamujemy już zawczasu, bo ten pociąg nie hamuje. Zresztą widać, nie? Dojeżdżamy pod ten semafor i będziemy musieli czekać, nie? Dobra, pozostawiamy hamulec na jakiejś pozycji, żeby nie było. I czekamy. No, ludzi składnie. Ludzi. Ale próżne, więc tam nie wiem, bo 800 ton waży. No więc tu zresztą napisano na 755 ton. Dobra, mamy podane, więc luzujemy i ruszamy. 20% mocy, napinamy skład. Procent mocy, napinamy jeszcze bardziej. Ograniczenia do 60 na godzinę. I pełna moc. Takie buty, panie Simon? Dobrze, że dzwoni i takie rzeczy chce mówić. Kanał radiowy numer 6. Próba radia. Chyba nie słychać.
Dobra, zanim my się rozpędzimy do tych 60, to i tak te wszystkie waliony wyjadą za tego rozjazdu, nie? Dobrze, na szóstym, mówi pan, panie Michu. To się cieszę bardzo, nie? Z tego faktu. Ja już myślałem, że nie słychać. Coś ma opóźnienie około, no tak, 15 minut. Kapy nie słychać. A to jeszcze nie jest opóźnienia. No nie. Na towarowym to na pewno. Staram się w odpowiednim momencie wyciszać mikrofon. O, gwiazda zbyt. Jest może duży wóz? Zimnoczny? Tu chyba jest, nie? To jest chyba duży wóz. Mi się coś wydaje. Najmniej coś podobnego. Dużego wozu. To wygląda jazda na spalinówkach. Skończę, jaka to jest w ogóle przestarzała rzecz. No jeszcze młodzi ludzie w to grają. Z tego co mniej więcej gdzieś tam mam w rodzinie. To
to jeszcze wiem, że ci młodsi lubią w to grać. Kiedy to było? Znowuż te tekstury sprzano. No tak, ja nawet jakbym teraz pobrał tą poprawkę, to to i tak by nic nie dało. Musiał wyłączyć i włączyć symulator i rozpoczynać od początku. Bez sensu.